tym miejscu mamy ponad 60 odmian różnych producentów. Słonecznik uchodzi za roślinę ziem dobrych, ale ze względu na swoje właściwości, intensywnie rozwijający się system korzeniowy na słabych ziemiach, po prostu ekonomicznie uzasadnione jest jego wysiewanie. Całe praktycznie portfolio, które jakby no mamy dostępne, czy będziemy mieli w przyszłym sezonie, jest w technologii Express Sun. Badania węgierskie wykazały, że skracanie niekorzystnie wpływa na plon słoneczników. Cześć, witam w kolejnym programie. Znajdujemy się w okolicy Namysłowa, tak naprawdę na styku Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Będziemy dzisiaj mieli tutaj publiczny zbiór różnych odmian słonecznika. Tych odmian jest tutaj ponad 60. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Cześć Kacper, czy możesz powiedzieć nam, co tutaj dzisiaj będziemy robić? Cześć Karol, jesteśmy dzisiaj w Polsce Południowej, okolice Namysłowa. Zbieramy prawdopodobnie największe poletka doświadczalne w Polsce, a na pewno w Polsce Południowej. Poletka doświadczalne, jak widać, za nami słoneczników. Nasza firma przygotowała tutaj kolekcję wszystkich naszych odmian, zarówno tych sprawdzonych, testowanych od lat, jak i kilka nowych propozycji, które są w fazie testów. Słoneczniki testowane są na tym rejonie już od takich dobrych 5-6 lat, chociaż ostatnie 2 lata przeżywamy naprawdę wyraźnie widoczny boom i ilość słoneczników w rejonie bardzo drastycznie wzrasta z roku na rok. No i dlatego też powstały takie inicjatywy, żeby organizować doświadczenia w tak dużej skali jak tutaj. W tym miejscu mamy ponad 60 odmian różnych producentów, także podczas zbioru będziemy mieli pełny przekrój całego chyba polskiego portfolio, zarówno jeśli chodzi o odmiany sprawdzone, jak i o nowości. Wyniki będą ogólnodostępne i będzie widać czarno na białym, które odmiany jak sobie poradziły w tych warunkach. Dzięki temu będziemy mieć porównanie całego plonu w tym rejonie. To jest naprawdę bardzo duża dawka informacji. Jeśli możemy porównać ponad 60 odmian w jednym miejscu, to naprawdę daje już pewien obraz tego, które odmiany są najlepsze. Powiedz Kacper, jaką generalnie proponujesz najczęściej obsadę rolnikom słonecznika i jaka rozstawa między rzędami? Jeśli chodzi o obsadę, ja jestem zwolennikiem rzadszego siewu i bardzo często na tych najsłabszych, najlżejszych ziemiach polecam obsadę w okolicach 65-70 tysięcy. Tutaj na poletku akurat obsada to jest 75 tysięcy roślin na hektar i międzyrzędzia co 75 cm, czyli tradycyjne takie kukurydziane, tak to nazwijmy. I jeśli chodzi o ostatnie lata, bardzo wyraźnie wybiły się 3 odmiany. Kiedyś to była odmiana o oznaczeniu końcowym 113, następnie prym przejęły odmiany o oznaczeniu 118 i 144. To są odmiany z późniejszej grupy wczesności. Natomiast w zeszłym roku w tym samym miejscu na poletkach doświadczalnych różnica między naszą najwcześniejszą a najpóźniejszą odmianą z kolekcji to było około 3-4%, więc tutaj nie ma takich skrajności, jeśli chodzi o zbiór słoneczników, tak jak w przypadku kukurydzy ekstremalnie wczesnej i ekstremalnie późnej. Nasze słoneczniki dojrzewają bardziej wyrównanie i to jest tutaj też duży plus. No i pod kątem plonu odmiany późniejsze mają tutaj wyższy potencjał plonowania, tak samo jak w przypadku kukurydzy, więc 118 i 144. Powiem tak, są miejsca, gdzie 144 wiedzie prym jest numerem 1, są miejsca, gdzie 118. W zeszłym roku różnica tutaj była około 100 kg między nimi, więc ja bym potraktował te dwie odmiany jako bardzo podobne. Byliśmy na tym polu, pewnie już jesteśmy razem 4. raz. Byliśmy, jak słonecznik był taki w fazie chyba 5-6 liści. Potem byliśmy w tym fazie, gdzie było tuż przed kwitnieniem i pamiętasz, zauważyliśmy akurat na naszych poletkach taką łachę piachu, gdzie rzeczywiście rośliny już miały liście zwieszone. No i nie wyglądało to zbyt dobrze, także trafiliśmy też na taką gorszą część pola, gdzieś tam w układzie 1/6. A powiedz, jak oceniasz właśnie słonecznik jako roślinę? Czy ona się nadaje na słabsze stanowiska? Czy w tym rejonie Polski raczej dawałby się na lepsze, bo tam daje po prostu większe, wyższe plony? No powiem tak, to może być zaskoczeniem dla niektórych osób. Słonecznik uchodzi za roślinę ziem dobrych,
ale ze względu na swoje właściwości, intensywnie rozwijający się system korzeniowy na słabych ziemiach, po prostu ekonomicznie uzasadnione jest jego wysiewanie, więc tutaj też sobie spokojnie daje radę. Jeszcze w zeszłym roku, jak ktoś mnie pytał, jak spisują się słoneczniki na trzeciej klasie, rozkładałem ręce i odpowiadałem uczciwie, że nie wiem, bo naszych słoneczników w takich warunkach nie testowałem. Po zeszłym roku kilku gospodarzy zdecydowało się na eksperymentalnie wejść na lepsze stanowiska, no i mogę teraz śmiało powiedzieć, że na lepszych ziemiach słonecznik potrafi bić rekordowe plony i w roku poprzednim jest wielu gospodarzy, gdzie z areałów rzędu 50, 60, 80 hektarów naszego słonecznika średni plon na poziomie 3, 3,5, a nawet w niektórych przypadkach 4 tony, mówimy tu o średnim plonie, no udało się osiągać. Jeżeli chodzi o nawożenie, może Cię tak zapytam o ten taki najbardziej popularny składnik, o którym wszyscy teraz mówią, bo jest po prostu drogi, czyli o azot. No wiadomo, że kilka lat temu mówiliśmy, że słonecznik też jest jakby tu wymagający. Nawet pierwsze zalecenia to było 100 kg czystego składnika, bo w tym roku ludzie szli między 70 a 50. Powiedz, jakie masz tutaj informacje od rolników, jak oni to widzą, jak będą postępować w kolejnych sezonach, ile tego azotu prawdopodobnie zastosują? Słonecznik ma ten niebywały atut, że faktycznie wymaga mniej azotu. Niestety fosfor i potas tutaj trzeba uzupełniać, bo potrafi pociągnąć nieco większe ilości tych składników. Natomiast azot jest tym składnikiem, na którym możemy w ostatnich latach trochę zaoszczędzić w uprawie słoneczniku. Tutaj akurat na tym poletku gospodarz zastosował nawożenie naturalne. To był obornik i w przeliczeniu ilość azotu to było około 60 kg na hektar. Jak widać na polu, ocenialiśmy te odmiany, to jest ilość tutaj wystarczająca. Zobaczymy, co pokaże kombajn, plon. Tutaj wnioski wysuną się same po zbiorze. W Polsce nie ma preparatów zarejestrowanych jakby do regulacji UAN. Jakie są Twoje obserwacje co do naszego portfolio? Czy w tym układzie, na tym polu, przy tym, co zastosował rolnik, tutaj była ta regulacja potrzebna, czy to portfolio jest? Powiem tak, przede wszystkim widać tutaj duże różnice odmianowe i potencjał wzrostu roślin. Niektóre odmiany są niższe, mają około 1,70 m, 1,80 m, niektóre rośliny mają ponad 2 m. Jeśli chodzi o skracanie, no to temat jest, tak można powiedzieć, w fazie obserwacji. Badania węgierskie wykazały, że skracanie niekorzystnie wpływa na plon słoneczników. Z drugiej strony, no wiadomo, trzeba dopasować się całą technologię do warunków, jakie panują. W latach, gdzie te słoneczniki będą mocno ciągły do góry, zwłaszcza przy dużym zagęszczeniu obsady, no wtedy może pojawiać się ryzyko wylegania. Więc to skracanie no, mogłoby w pewnym stopniu pomóc, no, aczkolwiek na chwilę obecną w Polsce oficjalnie i legalnie nie mamy możliwości skracania słoneczników, więc dopracowujemy tą technologię, czekamy, aż firmy zaproponują nam rozwiązania, a wiem, że tutaj w kwestii słonecznika jest coraz więcej zamieszania i coraz więcej produktów w trakcie rejestracji czy już dostępnych, no więc będziemy czekać na to, co nam firmy zaproponują. Zadam Ci to pytanie wprost. Czy nasze odmiany na tym polu, które są nieregulowane, czy wymagały regulacji, wylegają, czy nie wylegają? Nasze odmiany mają tą bardzo dużą zaletę, że faktycznie nie występuje problem z wyleganiem na dużą skalę. Jeśli obsada nie była przesadzona, bo to jest tutaj istotne, przy rzadszej obsadzie rośliny mają mniejszą konkurencję o światło, wyrastają na niższe, a łodygi są grubsze. Więc tutaj jest już większa szansa, że te rośliny nie wylegną. No i w większości lokalizacji tutaj w Polsce południowej nawet słoneczniki zbierane bardzo późno stały i w poprzednim roku no, nikt mi nie zgłosił problemu, żeby wyleganie na dużą skalę występowało. Kacper, Ty jako praktyk powiedz mi, czy jesteś w stanie tutaj ocenić tak okiem, jaki możemy uzyskać średni plon z tego pola, czy może z naszych odmian, z odmian pioniera i jaką estymujesz tutaj wilgotność, jak to się może kształtować? O wilgotności ciężko tutaj mówić, ponieważ jeśli mamy ocenić całość, są odmiany dużo wcześniejsze, które już są bardzo doschnięte i widać, że one już tak na dobrą sprawę spokojnie od tygodnia, jak nie dwóch, były gotowe do zbioru. Nasze odmiany późniejsze jeszcze mają trochę tych zielonych liści w niektórych miejscach, więc może ta wilgotność być nieco większa. Natomiast jeśli chodzi o plony, ja jestem tutaj bardzo optymistycznie nastawiony. Wydaje mi się, że średnia po obejrzeniu naszych odmian na poziomie 3,5 tony będzie całkowicie realnie osiągalna. Jeśli będzie 4 tony, przypuszczam, że jest duża szansa na to, że te 4 tony zostaną tutaj osiągnięte, ale nie chcę zapeczać, kombajn to jest najlepszym weryfikatorem tego, co się dzieje na polu, więc poczekamy i za parę godzin będziemy mieli wyniki czarno na białym, będziemy wiedzieć, ile się udało nam tutaj tego ziarna nazbierać.
całe praktycznie portfolio, które jakby no mamy dostępne, czy będziemy mieli w przyszłym sezonie, jest w technologii Express Sun. Czy możesz powiedzieć, czy masz rolników, którzy nasze odmiany, które są w technologii Express Sun, czy stosowali rzeczywiście tribenuron metylu i czy są zadowoleni z tego zabiegu? W tym momencie wszystkie nasze odmiany są odporne na tribenuron metylu. W zeszłym roku była jedna odmiana opisana w katalogu bez tej odporności, ale w tym roku już nie została kontynuowana jej sprzedaż. We wszystkich naszych odmianach możemy spokojnie stosować tribenuron metylu. Z doświadczenia powiem tak, najlepiej zastosować dobrą doglebówkę i mamy później też możliwość zastosowania ewentualnych poprawek tribenuronem. Znam też gospodarzy, którzy w ramach oszczędności pominęli zabieg doglebowy i zastosowali tylko i wyłącznie powschodowo tribenuron i są bardzo zadowoleni z efektu. Jest to duża oszczędność, ponieważ zabieg tribenuronem nie jest drogi. Nie wjeżdżamy dwa razy w pole, więc też oszczędzamy tutaj paliwo, czas, ilość wjazdów, ilość przejazdów po tych roślinach. Więc to jest też dodatkowy plus. No i w większości lokalizacji ten tribenuron w samej postaci bez dodatkowych tutaj wspomagaczy, innych środków czy doglebowych, czy stosowanych później, no dał sobie super radę. Odmiany, które w ostatnich latach wiodą w tym rejonie prym z naszej firmy, no to na pewno odmiana, którą mamy tutaj w tle, P64LS144. Jest to odmiana z późniejszej grupy. Plon u wielu gospodarzy właśnie oscylował w okolicach 3,5, nawet 4 tony średnio, więc to jest odmiana, no jedna z moich ulubionych. Widać, że rośliny są niższe niż w odmianie 118, więc 144, ten niższy wzrost jest też dodatkowym plusem i atutem. Odmiana o oznaczeniu 118 jest odmianą tej samej klasy wczesności. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o plon, w poprzednich latach był bardzo porównywalny. W zeszłym roku na tym doświadczeniu różnica między odmianą 118 a 144 w plonie suchym to było okolice 100-150 kg, więc tutaj nie mamy skrajności. Więc na te dwie odmiany na pewno warto zwrócić uwagę. Jeśli ktoś upierałby się i chciałby wysieć odmiany wcześniejsze, to w poprzednich latach była odmianą numer 1, odmiana o oznaczeniu 113 i ta odmiana jest odrobinę wcześniejsza. Wiem, że w wielu lokalizacjach w Polsce ta odmiana naprawdę świetnie plonuje, no a ona zdecydowanie dojrzewa i dosycha szybciej na polach niż odmiany 118 i 144. Zobaczymy, jakie różnice będą w tym rejonie. No, zeszły rok pokazał, że te ekstrema nie były duże, jeśli chodzi o wilgotność. Natomiast no, jeśli ktoś chciałby zaplanować zbiór nieco szybciej, no to jest naprawdę bardzo ciekawa alternatywa i warto zainteresować się tą odmianą. Reasumując część jakby wynikową co do portfolio słonecznikowego, powiedz, czy myślisz, że Pionier będzie mógł stać się tak samo jak w kukurydzy takim liderem w kraju? Wiemy, że słonecznik też jest w toboru. Jest to kilka odmian z tak zwanego katalogu europejskiego. Czy myślisz, że tam Pionier też ma szansę wybić się i być takim numerem jeden zdecydowanie? Myślę, że jak najbardziej. No, najbliższe lata i badania na polach przede wszystkim to zweryfikują, ale widząc to, co się dzieje na polach, rozmawiając z gospodarzami, którzy nasze słoneczniki wysiewali do tej pory, wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze ku temu, aby w tej roślinie też objąć podium, jeśli chodzi o wyniki. Dla wszystkich osób, które byłyby zainteresowane tematem słoneczników, kukurydzy czy rzepaków, a jeszcze nie mieliśmy okazji się poznać, zachęcam do kontaktu. Kontakt do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że będzie okazja, aby spotkać się w Waszych gospodarstwach i porozmawiać w cztery oczy. Jednym z wielu atutów odmian i nasion słonecznika, które będziecie mogli zakupić słonecznika marki Pionier, jest to, że będzie on zaprawiony zaprawą Lumisena, czyli Oxatiapiprolinum, która bardzo mocno hamuje rozwój mączniaka rzekomego. Nie jest to jeszcze może bardzo znana choroba w naszym kraju, natomiast przy zwiększającym się stale areale uprawy tego gatunku, czyli słonecznika, pewnie choroba będzie ewoluować i się rozwijać, a ta zaprawa bardzo mocno nam chroni przed mączniakiem rzekomym, który w początkowych fazach rozwojowych wzrostu słonecznika może tak naprawdę całą plantację zniszczyć. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym programie. Do zobaczenia.